Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj mamy narysowany w zadaniu wykres funkcji g i my o tym wykresie wiemy, że otrzymaliśmy go wówczas, gdy wykres funkcji f o takim wzorze przesunęliśmy o pewną liczbę jednostek albo do góry, albo w dół, ponieważ w zadaniu jest powiedziane, że przesunięto wzdłuż osi y, czyli wzdłuż tej osi pionowej. Co mamy zrobić? Mamy znaleźć wzór prostej g, wzór funkcji g oczywiście, to nie będzie prosta, oraz wyznaczyć miejsce zerowe tej funkcji. No dobra, czyli na początek narysujmy sobie wzór tej funkcji podstawowej, czyli funkcji f. Ma ona taki wzór, liczba logarytmowana musi być większa od zera, czyli ja jako x wybiorę sobie jedynkę, na przykład dwójkę oraz czwórkę. No i podstawmy w miejsce x jedynkę. Czyli mamy logarytm przy podstawie pierwiastek z dwóch z x, czyli z jednego. No i teraz jedynkę można zapisać jako pierwiastek z dwóch do potęgi zerowej. Następnie skorzystamy z takiego wzoru, że gdy mamy logarytm przy podstawie a z a do pewnej potęgi, no to wówczas otrzymamy to, co znajduje się tutaj w wykładniku, czyli tu mamy pierwiastek z dwóch, tu również, czyli pojawi się 0. Następnie w miejsce x podstawmy dwójkę, czyli mamy logarytm przy podstawie pierwiastek z dwóch z dwóch. Czyli tak, my dwójkę chcemy zapisać jako pierwiastek z dwóch, czyli zauważcie, że jeżeli pierwiastek z dwóch podniesiemy do kwadratu, to ponieważ jest to pierwiastek stopnia drugiego do drugiej potęgi, no to otrzymamy liczbę podpierwiastkową, czyli 2, no i to nam się będzie zgadzało z tym, co mamy tutaj, ale dzięki takiemu zapisowi, tu mamy pierwiastek z dwóch, tu również, czyli pojawi się dwójka, teraz czwórka, czyli logarytm przy podstawie pierwiastek z dwóch z czterech, czyli mamy tak, żeby pierwiastek z dwóch podnieść do pewnej potęgi i otrzymać czwórkę, no to pierwiastek z dwóch musimy podnieść do potęgi czwartej. No bo sami zauważcie, jeżeli mamy pierwiastek z dwóch do potęgi czwartej, to to będzie tak, pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, pierwiastek z czterech, pierwiastek z ośmiu, pierwiastek z szesnastu, a pierwiastek z szesnastu faktycznie wynosi 4. No i ponieważ tu mamy pierwiastek z dwóch, tu również, no to otrzymamy czwórkę, mamy punkty, zaznaczamy je w układzie współrzędnych, czyli 1, 0, następnie 2, 2, no i następnie 4, 4. Łączymy i to będzie wykres tej funkcji podstawowej, czyli wykres funkcji f. No i teraz na przykład, jeżeli wybierzemy sobie jakiś punkt, czyli mamy ten punkt, on ma współrzędne 2, 2, no to zauważcie, że żeby ten punkt znaleźć sobie na osi, znaleźć sobie na wykresie funkcji g, to musimy ten punkt przesunąć w ten sposób, czyli to będzie ten punkt o współrzędnych 2, 0, czyli to oznacza, że przesunęliśmy się o dwie jednostki w dół, czyli tak naprawdę o wektor o współrzędnych 0, minus 2, no bo to oznacza ta minus dwójka jako druga współrzędna, że wykres funkcji przesuwamy o dwie jednostki w dół i jeżeli to wykonamy, no to jesteśmy tutaj już na wykresie funkcji g. Jeżeli wybierzemy sobie na przykład ten punkt, zauważcie, że sytuacja będzie taka sama. Czyli tak ogólnie możemy powiedzieć, że jeżeli wykres funkcji f przesuniemy o dwie jednostki w dół, to wówczas otrzymamy wykres funkcji g. Jak to możemy zapisać? No zapiszmy to w ten sposób, że funkcja g od x to będzie f od x odjąć 2, ponieważ przesuwamy wykres funkcji o dwie jednostki w dół. Gdybyśmy przesuwali o dwie jednostki w górę, to wówczas zapisalibyśmy dodać 2. No ale my znamy wzór funkcji f od x, bo wiemy, że wzór funkcji wygląda w ten sposób, czyli już możemy podać wzór funkcji g od x, czyli f od x to będzie logarytm przy podstawie pierwiastek z 2 z x odjąć 2. No i to jest pierwsza część naszego zadania. W drugiej części mamy podać miejsce zerowe tej funkcji, no czyli tutaj tak naprawdę możemy to miejsce zerowe sobie już tutaj odczytać. Miejsce zerowe to jest punkt o współrzędnych 2, 0, ale tak naprawdę miejsce zerowe no, wynosi 2. Podajemy tylko tą pierwszą współrzędną naszego punktu. Jak to obliczyć? No jeżeli mamy
miejsce zerowe, to jest to miejsce, w którym wykres funkcji przecina oś x-ów. No i w takim punkcie zawsze y, czyli ta druga współrzędna, będzie wynosiła 0. W naszym przypadku y znajduje się tutaj, czyli możemy w miejsce g od x podstawić 0 i wówczas wyznaczyć sobie x-a. No to sprawdźmy, czy faktycznie otrzymamy dwójkę. Co musimy zrobić? No minus 2 przeniesiemy na lewą stronę, czyli 0 dodać 2 to będzie 2, równa się logarytm przy podstawie 2 z x-a. Może zamienimy sobie stronami to nasze równanie. Równa się 2. No i wykorzystamy taki wzór, że gdy mamy w ten sposób zapisany logarytm, to możemy zapisać, że a do potęgi c równa się b, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu równa się x. Pierwiastek z 2 do kwadratu to będzie 2, czyli x wynosi 2 i to jest nasze miejsce zerowe. Czyli tutaj można było to sobie obliczyć, ale jak najbardziej można także było to sobie odczytać z wykresu funkcji.